Siemano wszystkim, jestem na skateparku w Wymysłowie, w Borach Tucholskich. Jest ze mną ekipa Hamak oraz Jeppa. Dzisiaj będziemy nagrywać filmik z oceny skateparku. Jest z nami też Bartosz. Yo, vlog team, gang gang. I wypowiemy się trochę na temat tego skateparku, pośmigamy, nagramy jakieś klipki. Tak, to ty. Yo. Antyk kreatywny jest. Cześć, oraz kolejny. Też jestem kreatywny. Bartosz dzisiaj będzie mi pomagał kręcić. Tak. Będzie mnie uczył. Wie jak to się robi. Tak jest. Jestem dobry. Skatepark jest super umiejscowiony. Jak widzicie, jesteśmy w pięknym miejscu. Jesteśmy prawie że w lesie, ale trochę też na polanie. Zobaczcie, tam wszędzie są drzewa. Wszędzie jest czyste powietrze, to jest bardzo ważne, żeby odpocząć od tego nieczystego, zanieczyszczonego powietrza. Uciec od miasta. Tak, dokładnie, na którym na co dzień oddychamy. Już jestem tutaj jedną noc, a już czuję po prostu taką ulgę. Powietrze jest naprawdę, naprawdę czyste. Fajne pod względem takim, żeby wychillować, ale też pod takim względem, żeby pokatować. To nie tylko na poziomie początkującym, ale też takim zaawansowanym, prawda? Tak, i bo tutaj, no. Mimo że te rampy, wszystkie one się wydają małe i mają tam metr, ile, 50, 60, to naprawdę da się na nich latać mega wysoko. I tak samo kłotery są w taki sposób zrobione, że też można dużego era zrobić i tak zakręcić. Double i te wszystkie rampy są zrobione tak, że osoba, która zaczyna jeździć, będzie sobie dawała z nimi radę. Tak samo jak osoba zaawansowana też będzie sobie na nich super radziła, bo przez lata właśnie tutaj Techramps, który robi te rampy, co roku zmienia swoje kąty wybicia, swoje kształty ramp. Widzimy to na przykładzie Rolina, który z czasem się zmienił na bardziej płaski, po to, żeby ułatwić młodszym uczestnikom. I tutaj w sumie to zostało głównie przez hulajnogę, myślę, zrobione. Tylko łatwiej, pod hulajnogi, tak, żeby łatwiej się zjeżdżało. Kiedyś na przykład jeszcze mamy stary Rolin na zajezdni, no to on jest pionowy w dół. I on był zrobiony 10 lat temu, także widać ewolucję ramp. Tak samo wybicie i lądowanie jumpboxa. Kiedyś było to wybicie dość pionowe, długa półka, ta, i zjazd w dół. Teraz co widzimy? Płaskie dość wybicie, lekki garb. Po co jest ten garb? Po to, że jak wylądujemy dość wysoko, żeby nadal mieć prędkość na jazdę dalej. Dokładnie. Widzimy ewolucję wszędzie. Ten skatepark jest nowiutki, także wszystko jest na najwyższym poziomie. Jak oceniasz skatepark? 10 na 10. Która rampa najbardziej ci się podoba? Jumpbox drewniany. Ma super odjazd i super wyskok i jest naprawdę bardzo fajny. Dobra, a placik? Jeździłeś po flacie już? Tak, po tym nowym? Tak. Bo tutaj w ogóle nie, już pewnie zdążyliście zauważyć, zostało wylane dodatkowe ile? 500 metrów? Ponad chyba, kwadratowych, betonu. Ten beton jest o wiele lepszy, bo to jest asfalt i ten jest bardzo szorstki. Ten o wiele szybciej wysycha, ten o wiele wolniej. Skatepark, jak widać, się cały czas rozbudowuje. W sumie jesteśmy pierwszymi osobami, które tak go porządnie testują i ładują. Jesteśmy od wczoraj, ale wczoraj nie było pogody zbytnio na klipy, więc dzisiaj będą i dzisiaj kręcimy. Co powiesz jeszcze na temat tego boksiku? No jest duży dość i można na nim fajne triki robić. Jest taki chyba w sam raz, co nie? Duży, ale nie jest straszny. No, no dokładnie. Bo w tamtym roku to strasznie wąsko było i czasami jak się robiło jakieś rotacje, to łatwo było wypaść. Nawet bez rotacji można było łatwo wypaść, co nie? A teraz wypadali. Jest... No, wypadali. A teraz jest naprawdę szeroko i nie ma się o co martwić. Skatepark w całości, tak, no w sumie tak, w całości był sugerowany naszą opinią, opinią riderów. I był typowo pod takie hulajnogowe potrzeby właśnie robione. Czy no, hulajnogowe, da się też na rowerze, na rolkach, desce da się pośmigać. Tylko nie wiem, czy się pan Marek zgodzi. Tutaj może być problem, no. No. Ale osoby, które przyjadą na obozy, Jeppa, Hamak, Camp, będą mogły śmigać cały czas. Od rana do nocy. Zapraszamy. Z nami przede wszystkim. Może Bartek, powiesz ulubioną swoją przeszkodę w tym parku. Okej, to masz. Ja muszę się zastanowić, bo jest ich... Każda jest super, na dobrą sprawę. Każda mi sprawia tyle samo frajdy z jazdy, ale myślę, że największe...
najfajniejsze, najbardziej urozmaicone dla mnie jest ta rampa. Naprawdę. Serio? Tak, to jest moja ulubiona. Okej. Ale z ręką na sercu, naprawdę. Dzisiaj na niej jeździłem i wybraliśmy tutaj, projekt ogólnie ramp był nasz, przez nas wszystko projektowaliśmy, mieliśmy do wyboru rampy, wybraliśmy te. Dlaczego? Zobaczcie, niby krótka półka na dobrą sprawę, ciężko jest tutaj... Na długość dwóch deków tak naprawdę. Tak, dosłownie. Ale zobaczcie, że przez to jest łatwiej przeskoczyć stąd tutaj. Najazd tego bęku też nie jest mega stromy, więc z łatwością można skoczyć, nawet jak się wywrócimy, no to nie będzie mocnej kraksy, bo nie lecimy w dół, tylko do przodu, więc super. Tutaj też dość nietypowe zastosowanie, bo nie ma płaskiego murku, tylko jest góra-dół. Tak. Według mnie super rozwiązanie, dlatego, bo stąd, z tego płaskiego miejsca, można wskoczyć tu i od razu jechać w dół. Tak jest. Nie ma takiego załamania. Jest fajne, to jest najniższy punkt wskoku i on jest na idealnej wysokości. Także super. Ja ogólnie też personalnie jestem fanem mega takich ramp, bo nie musimy przeskakiwać na odległość, tylko na wysokość. I tutaj możemy sobie wskoczyć na to, zrobić trika tu albo stąd od razu w bęk. Możliwości jest naprawdę dużo. Mnóstwo. Rail tak samo, na tej samej zasadzie. Nie musimy skakać stąd, żeby zrobić rurę w dół. Tylko możemy podjechać spokojnie, kawałek. Tak, spokojnie mamy najechać. Tak. Wiele możliwości i naprawdę, na różne sposoby możemy próbować daną sztuczkę, tak jak właśnie Bartek tutaj mówi, nie? No, skatepark typowo jest robiony pod hulajnogę, to tak. Się nie oszukujmy, ale no... Wszystko jest po coś, nic nie powstało tak o, tylko tutaj nasze sugestie, nasze propozycje były i tak też się stało i zostało zrobione. Tak, nasze propozycje i nasze wizje tutaj tak. Są. To są właśnie nasze wizje, to jest nasza wizja dobrej rampy, no. Że tak powiem, no, dobrego skateparku. Prywatny skatepark, niby nie nasz, ale po części też nasz. Tak, po części też mieliśmy swoją cegiełkę w tym, żeby on tak, powstał. Tak, dołożyliśmy super. Ją i ekstra. Dobra, idziemy do Resiquatera. Mamy tutaj Resiquater i mamy zawodnika, który też jeździ na Resiquaterze. Mhm. Oddaję czy nie oddaję? Oddaję. Dobra, wszystko jasne. Wszystko jasne, dobra. Dzięki za oglądanie. Zostało wiosłego. Tutaj mamy Quater i Resiquater. Widzicie, Quater po tej stronie szerszy, po drugiej tylko najazd na Resi. Bardzo fajne zastosowanie. Bardzo fajnie w ogóle rozłożone to jest, ponieważ tam jest wystarczająca ilość, żeby najechać na Resiquater i zrobić na nim trik. Dobra, to zara. A tutaj mamy trik, jak chcemy go katować na drewnie już. Tak jest. Także dla osób jeżdżących na prawą stronę, na goofy, tak jak ja, najeżdżamy z prawej strony, na regular z lewej. No i kurczę, super najazd na obie strony, możemy... Dokładnie. Przez to, że mamy poszerzony tutaj beton, można pojechać bokiem bezpośrednio z rolina i rozpędzić się na to... I zrobić transfer. Tak, dokładnie. Jak widzicie... Nie, no ale to jest mega właśnie, że po obu stronach można podjechać, co nie? Dokładnie, dla obu stron. Ekstra. Trzyma wszystkich, żeby nikt nie został pokrzywdzony. Tutaj widzicie, mamy ten sam w sobie Resiquater. Kąt najazdu. Pokażę. A to i tak filmik nie oddaje tego, nie? Ale jest dość gładki najazd. Ale właśnie farba mi fajna. Się to podoba, że te Quatery nie są takie ścięte i dodatkowo można też, wiesz, nie leci się typowo tak. Na blachę, ale właśnie się można jeszcze wkleić do niego. Tak. Nawet jak się go, że tak powiem, brzydko mówiąc, skatuje tutaj gdzieś, to i tak to nie jest takie bolesne, jakby to gdzieś tu wyglądało. Dokładnie, co, nie? Przez to, że tutaj jest długi. Tak, przez to, że jest długi, możemy wylądować tu, możemy wylądować tu i nasze kolana będą żyć. Tutaj widzicie, Resi jest przedłużone, to jest super opcja, ponieważ jeżeli katujemy trik pierwszy raz, mamy dużo prędkości, chcemy, you know, full send na Quater, to nawet jeżeli spadniemy na przysłowiowy coping, czyli polecicie zbyt w stronę półki, no tu jest Resi, to was nie zaboli tak bardzo, jakbyście dokładnie. Mieli na metalową rurkę upaść. Tak. Także, kółko, super. Kółko nie zahaczy, nie ma prawa nawet jak zahaczyć. Tak, dokładnie, nie można skejsować. Sobie... O, nie można teraz skejsować.
Albo trzeba, można, ale trzeba było się, było, trzeba, tak. trzeba byłoby się bardzo postarać, żeby to zrobić. Także no. Widzicie tutaj rezi, gąbki są. Tak, myślicie sobie, dobra, tu jest gąbka, ale to na dobrą sprawę jest jak flat, to jest bardzo twarde. Także no. jak chcecie katować stick w drop, też się da. Stoicie sobie na półce i katujecie coś w quarter, da się zrobić. Myślisz, że będą flip dropy robić? Tak. Ja chciałbym zobaczyć mega flip dropa tak? na kempie, tak, bardzo, bardzo. jak ktoś... Ja też chciałbym może zobaczyć spróbuję. I może zobaczymy. No, Ignacy mówi, że może spróbuję. Potrzymaj mi piwo i spróbuję. Bardzo szeroki ten quarter, także no. nie ma opcji, że wylecimy poza rezi. Tak samo trzeba byłoby się bardzo postarać, no ale rezi jest szerokie na tyle, że ciężko jest to zrobić. Musicie mówić, bardzo dziwne to jest, zobaczcie. Rezi odstaje, przez to jak najeżdżacie w tę stronę, na era, na, żeby zrobić era na rezi, to można o to zahaczyć, nie martwcie się, będą, to rezi będzie przyklejone do rampy, żeby nie odstawało. Zajmiemy się tym bliżej kempów, jak na razie nie ma warunków, żeby to zrobić, ale to rezi docelowo będzie przyklejone do gąbki, także o to się tak w ogóle jest. Nie martwi. My go testujemy, sprawdzamy, jeśli widzimy jakieś niedokładności, to od razu je likwidujemy, poprawiamy i skatepark jest luks. Wszystko musi być na najwyższym poziomie. Tam, tu, wszystko, tak. Na tej płycie wszystko, tu? Wszystko, tak. Od tego albo od tamtego? Tak. Tak. Ale tak na serio, to on będzie fajnie zagospodarowany. No jak widzimy, są dwie rury póki co. Nie, no tak, tu jeszcze jest ale... fanbox, znaczy kicker i dwa boksy. Tak, my to wszystko poprzestawiamy po swojemu. Przeszkody są ruchome, także wy też będziecie mogli po swojemu je przestawiać. Zapewne w rogu będą stały namioty. Będzie taka strefa chilloutu. Tak jak to zaplanujemy na daną sesję, tak będzie ustawione. Tutaj oczywiście wszystkie konkursy typu skok w dal, skok wzwyż. Widzicie, ile jest miejsca, nie jest ciasno, tak jak mogłoby się wydawać, że było na poprzednim Yepahamak Campie. Naprawdę tutaj duże mamy pole do popisu, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego miejsca. Będzie sztos. Tosia, powiedz, jak skatepark ci się podoba. Bardzo fajne, zajawkowy. I myślę, że sklejemy dużo bęgary. Co już wykatowałaś na nim? Co zrobiłaś? Co ci się udało? Sweepa na rezi, a spinner szybki. Okej. Okay. Brill na rolinie. Ma bardzo polecane, super wybicie. Fajny day. Ulubiona rampa jeszcze powiedz. Rolin, bo mega fajnie Rolin. Lubię. Dobra, jeśli chodzi jeszcze o rola, to naprawdę też da się na nim fajnie polatać. Półka jest na tyle szeroka i długa, że też możemy zrobić fajne jakieś kombosy. Challenge zjechać na rysy na nogę. Nie do końca. Dobra, my jesteśmy po jazdkach, po jedzonku i moja cena skateparku. Taka mocna dziewiątka z półką 9,5. Brakuje jeszcze paru rzeczy, ale z czasem ich będzie coraz więcej. Mówię tutaj o bowlu, o spajnie, wielu innych. Zapraszam do subskrypcji kanału, zostawienia lajka, komentarza i widzimy się w następnych filmikach. Elo!